chcę przekazać wam pewną informację. Chcę wam powiedzieć, jak ważny w życiu jest egzamin. Egzamin to jest ten moment, kiedy po jakimś bardzo dużym wysiłku, po jakimś treningu, po jakiejś nauce podchodzimy do egzaminu i dostajemy dowód na to, żeśmy się nauczyli, że zdobyliśmy wiedzę, że potrafimy, że jesteśmy w stanie. Może być to egzamin na prawo jazdy, może być to egzamin kończący naukę w szkole, że jesteśmy dorośli, dojrzali. Egzamin to jest ten moment, egzamin z życia na przykład, kiedy stoimy przed ołtarzem i wtedy wszyscy na nas patrzą. I my się czujemy nieswojo, jak na egzaminie, bo na egzaminie, kochani, to przeżywamy horror. Zdając egzamin, my przeżywamy horror, czy nam się uda. Zdając egzamin na prawo jazdy, czy nam się uda, czy nas nie obleją. Zdając maturę, przeżywamy potworny stres. I chcę wam powiedzieć, że to jest głupie. Że to jest po prostu głupie, ponieważ nie osoba, która zdaje, powinna przeżywać stres, tylko ten nauczyciel, który go przez wiele lat, przez wiele miesięcy uczył, przez wiele tygodni uczył go prowadzić samochód, to ten nauczyciel, instruktor prawa jazdy, powinien ze stresu być sparaliżowany. Ten, który egzaminuje, powinien być sparaliżowany ze stresu, a nie zdający. Czemu? No właśnie dlatego, że to jest egzamin. Czy on był dobrym wykładowcą, nauczycielem, instruktorem? Czy dzięki niemu, jego możliwości, jego zdolności, jego umiejętności, czy dzięki umiejętnościom przekazywania wiedzy, ta wiedza do nas dotarła. I dlatego, kochani, jak kiedykolwiek będziecie zdawali jakiś egzamin, chociażby egzamin małżeński, i będziecie stali przed urzędnikiem cywilnym lub państwowym, to nie jąkajcie się, to ten urzędnik ma ze strachu trzęść portkami. Czy wy rzeczywiście tego chcecie?